serdecznie na kanale nasz nowy gość, Sonia Ross. Dzień dobry. Witamy. Konsultantka i terapeutka totalnej biologii, Recall Healing. Rozpoczynamy serię na temat totalnej biologii, na temat, który w sumie od pewnego czasu coraz bardziej doskwiera większości społeczeństwa. Przeszła przez ziemię fala strachu i jak ta fala strachu, fala lęku, jak może odbijać się na jakości, na zdrowiu organów w naszym ciele i jak możemy sobie z tym poradzić. Także przechodzimy do części pierwszej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że będę mogła opowiedzieć trochę o totalnej biologii, o Recall Healing, biologice, nowej medycynie germańskiej. Często jestem pytana, jak to się właściwie ma jedno do drugiego i czym jest germańska, czym jest totalna biologia, bo tutaj są problemy, żeby to zrozumieć. I zanim przejdę do tego głównego tematu, który mnie tak zapowiedział, czyli o lęku, bo o tym będziemy mówić, czyli jak lęk, jak strach, jak panika, czyli to wszystko, czego nie brakuje nam dzisiaj tutaj w świecie zewnętrznym, bo wy akurat jesteście ludźmi świadomymi, pracującymi nad sobą i rozumiem, że lęk w taki sposób paraliżujący was nie dotyka. Żaden. Właśnie, żaden, więc to cudowne. Niemniej jednak warto, żeby wszyscy, którzy boją się dzisiaj o jutro, którzy boją się o przetrwanie, żeby rozumieli, jak te procesy mogą zapisać się w ciele biologicznym i dlaczego tak się dzieje. Ale żebym mogła o tym opowiedzieć szerzej, to pozwólcie, że króciutko, na tyle, ile pozwoli nam czas, przedstawię takie struktury, reguły, które panują w biologii, w nowej biologii, podkreślam, ponieważ nie jest to ta biologia, której uczyliśmy się w szkole. Jest to zupełnie inny paradygmat widzenia zdrowia i choroby, gdzie to my sami decydujemy o tym, co się z nami dzieje. Być może słuchaliście już doktora Bruce'a Liptona i czytaliście książkę Biologia naszych przekonań, czyli chodzi tutaj o epigenetykę. Nie o tym będę mówić, ale nadmieniam tylko, że istnieje taki termin, jest taki wątek, który pokazuje nam, że nie jesteśmy bezradni. Czyli to nie jest wcale tak, że geny nami zawiadują i że no jak babcia miała zapalenie woreczka i że ciocia miała chorą wątrobę i babcia i prababcia, to my też to będziemy mieli, bo takie mamy geny. No tak to nie działa. Mamy na to wpływ i dr Bruce Lipton to udowadnia. Po prostu tutaj chodzi o naszą świadomość. Chodzi o to, że to właśnie świadomość wpływa na biologię naszego ciała i możemy zmieniać te procesy poprzez to, co myślimy, poprzez nasz wgląd w siebie i rozumienie tych procesów, które w nas zachodzą. A zatem tak króciutko na temat totalnej biologii, Recall Healing i nowej medycyny germańskiej. Twórcą, w ogóle odkrywcą pięciu praw natury i pięciu cech konfliktu biologicznego jest dr Hammer. I często Roberto Barnai, który z kolei jest twórcą biologiki, podkreślał, że dr Hammer tak naprawdę, że to nie Hammer powinien dostać Nobla, tylko Nobel powinien dostać Hammera. Bo to są tak kluczowe odkrycia dla ludzkości, których do dzisiaj tak naprawdę większość ludzi na Ziemi nie ma o tym pojęcia. A te odkrycia zostały poczynione w latach 70. ubiegłego wieku. W związku z tym już trochę czasu upłynęło. A jednak ludzie ciągle nie rozumieją, skąd biorą się choroby. I ciągle się ich boją. Stąd lęk. A zatem ta nowa medycyna germańska, czy też medycyna germańska, pochodzi właśnie od doktora Hammera, ponieważ był on Niemcem. No i stąd germańska. Więc on jak gdyby odkrył te prawa natury, odkrył te pierwsze powiązania, jakie pojawiają się między psychiką a ciałem. I o tym, no myślę, że o tym nie będę mówiła, bo o tym jest sporo w internecie, jeżeli ktoś będzie chciał poczytać sobie doktorze Hammerze, to zrobi. Natomiast powiem tylko, że terapeuci, lekarze, którzy współpracowali z Hammerem, a też i no, ci, którzy urodzili się no, znacznie później, widząc geniusz jego myśli i widząc głęboki sens w tym wszystkim, zaczęli też eksplorować tę wiedzę na własną rękę i tworzyli własne techniki, własne, właściwie nie wiem czy techniki, po prostu pogłębiali tę wiedzę, dokładając swoje cegiełki, tworzyli własną, taką rozbudowaną wiedzę biologiczną. Mam na myśli tutaj na przykład Roberto Barnaiego, którego filmy na YouTubie są, on mówi po węgiersku, bo jest Węgrem, ale
nie musimy się tym przejmować, gdyż jest zawsze tłumaczenie po polsku, bo Biologika Polska o to zadbała, żebyśmy mogli posłuchać w naszym języku na temat odkryć biologicznych. To się nazywa biologika, biologika, czyli logika biologii, czyli bardzo to wszystko jest uporządkowane, usystematyzowane i znajdziemy tam no, bardzo dużo sensu, jeżeli w ogóle nie jest to całkowicie sensowne. Również dr Gilbert Renault jest twórcą metody zwanej recall healing, czyli uzdrawianie przez uświadomienie. Recall healing, czyli uzdrowienie poprzez uświadomienie sobie tej pierwotnej przyczyny, tej pierwszej emocji, która w naszym życiu powstała i spowodowała, że wydarzyło się to, co się wydarzyło. Tak samo dr Claude Sabat, który współpracował z doktorem Hammerem i on właśnie jest twórcą totalnej biologii. Dr Claude Sabat był francuskim onkologiem, który naprawdę ogromnie dużo wniósł całe to kompendium tej wiedzy. Także w internecie, jeżeli chcecie poszukać sobie te nazwiska i poczytać coś więcej na ten temat, to zachęcam, bo to bardzo poszerza percepcję, poszerza to widzenie. A teraz już przechodząc do tych odkryć, których dokonano, to czego właściwie dokonano, o co tutaj tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że jesteśmy skonstruowani w ten sposób, że każda emocja, która jest na określonym poziomie, może inaczej, ponieważ jesteśmy połączeni, nasza psychika połączona jest z naszym mózgiem, który zawiaduje wszystkimi procesami biologicznymi, psychika, mózg i ciało to jest ta całość, którą jesteśmy. A zatem wszystkie emocje, które my przeżywamy i są to emocje, które na przykład wykraczają poza naszą możliwość utrzymania tego stresu w takim poziomie, na którym ciało nie reaguje, no to nic się nie dzieje. Jednak kiedy ten stres jest zbyt duży, stres przekracza nasze takie no, można powiedzieć fabryczne zainstalowania w nas. Jeżeli ten stres jest zbyt duży, to w tym momencie mózg, który pełni funkcję takiego biologicznego zawiadowcy wszystkimi procesami, bo to, że teraz tutaj siedzimy, słuchamy, to tak naprawdę nie zauważamy tego, że się poprawiamy, że nasze powieki mrugają, że serce pompuje krew, że no, to wszystko się dzieje, prawda? Więc my nad tym nie panujemy w taki sposób świadomy. To wszystko dzieje się jak gdyby z poziomu automatu. I tym automatem jest właśnie biologiczny mózg, którego zadaniem jest utrzymanie nas przy życiu za wszelką cenę, z minuty na minutę. Więc jeżeli my jesteśmy w jakimś dużym stresie, w takim stresie, że możemy doprowadzić nasze ciało do śmierci poprzez na przykład przeciążenie, bo człowiek nie jest w stanie być na takim ogromnym poziomie stresu przez dłuższy czas, nie jest również w stanie zapanować nad wszystkim, czyli nie wiem, jak się czymś tak bardzo denerwujemy i czymś tak bardzo stresujemy i myślimy nieustannie o jakiejś sprawie, no to możemy być, to jesteśmy nieuważni, czyli możemy, nie wiem, wpaść pod samochód, coś spadnie nam na głowę, coś się wydarzy takiego, nad czym my nie jesteśmy w stanie zapanować. I w tym momencie, jeżeli ta czerwona lampka, jeżeli ten sygnał alarmowy w naszym wnętrzu przekracza ten dopuszczalny poziom stresu, bardzo często tutaj podaję taki przykład szklanki, która jest naszym mózgiem, tak symbolicznie, i wody, którą wlewamy do tej szklanki. I do tej szklanki mieści się tylko określona ilość wody. Jeżeli ta woda się przelewa przez szklankę, to tak jakby mózg nie jest w stanie utrzymać tego ogromnego stresu, który cały czas w siebie wkładamy. Rozumiecie? I w tym momencie mózg nie ma wyjścia, bo żeby nas ratować, musi po prostu przełożyć ten stres do określonego organu. I teraz do jakiego organu? No właśnie totalna biologia i biologika i nowa medycyna germańska przez całe lata badały, który organ powiązany jest z którym konkretnym, odwrotnie, która emocja wywołuje pewien impuls, przekazuje do organu, który nazywa się programem specjalnym przetrwania.
To są przeważnie programy bardzo archaiczne, wbudowane w nas bardzo głęboko. Nie zdajemy sobie w ogóle sprawy z tego, że takie programy istnieją. Tak na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, ale mózg tak jakby, on trochę nie ma wyjścia, bo jeżeli my świadomie nie załatwiamy tej sprawy, to znaczy nie bierzemy jakiejś sprawy, która jest dla nas stresująca, denerwująca, ale do tego stopnia, że my nie możemy z tego powodu spać, cały czas o tym myślimy, jest to dla nas bardzo trudne, dramatyczne, no to w tym momencie mózg, on, żeby nas uratować, musi wziąć sprawy w swoje ręce i uruchamia wtedy program specjalny przetrwania, który ludzie nazywają jak chorobą. Ludzie nazywają chorobą, bo wtedy właśnie na ciele widzimy, że coś się dzieje. Wcześniej, kiedy na poziomie psychiki był ten problem, no nie zauważyliśmy tego wcześniej. On dopiero musi ugęścić się w czasie i musi upłynąć jakiś czas. W biologii przeważnie jest to 9 miesięcy. Bo tyle właśnie biologia daje nam na rozwiązanie, daje nam czasu na rozwiązanie naszego konfliktu. I w pewnym momencie, kiedy my już sobie z tym nie radzimy, nagle odczuwamy ulgę na poziomie psychiki, przestajemy o czymś myśleć i w tym momencie pojawia się na naszym ciele jakaś określona zmiana, w naszym jakimś określonym narządzie, organie. W dalszej części wykładu będę mówić, który organ związany jest z jaką emocją i jak to się przekłada. I nie wszystkie konflikty, może jeszcze tak, w biologii każdą sprawę, która jest dla nas trudna, która jest dla nas jakimś wyzwaniem, która jest dla nas bolesna, nazywamy konfliktem. Więc wszystkie konflikty, nie wszystkie konflikty, które przeżywamy, są naszymi konfliktami biologicznymi. Niektóre sprawy po prostu załatwiamy, bo życie jest pełne stresu. Rano otwieramy oczy i wieczorem je zamykamy, to przez cały dzień mamy mnóstwo rzeczy do załatwienia, do zrobienia, do stawienia czemuś czoło. I nie wszystkie te konflikty przekładają się na nasze biologiczne ciało w postaci choroby. Więc żeby konflikt był biologiczny, musi spełniać pewne warunki. Musi to być spełnione 5 określonych cech. I właśnie to jest to odkrycie doktora Hammera. Te 5 cech konfliktu biologicznego. I to jest, słuchajcie, naprawdę bardzo ważne, ja to często podkreślam, że to jest pewnego rodzaju taka Biblia zdrowia. Jeżeli mamy te 5 cech konfliktu i przyłożymy sobie tak jak wzór te nasze konflikty, czyli zobaczymy, co nas gnębi, co nas denerwuje, co nas stresuje, o czym my nieustannie myślimy, musimy to zauważyć, musimy to umieć zauważyć. Musimy to wyekstrahować jak gdyby ze swojego życia, dlatego że ten stres może po jakimś czasie jakby przejawić się na ciele w postaci choroby. Więc zauważmy to już w tym czasie, kiedy jest on na poziomie psychiki. I teraz, jakie to są cechy? Więc po pierwsze, musi to być coś dramatycznego. I teraz nie dla każdego dramatyczne znaczy to samo. Wiadomo, prawda? Dla jednej osoby coś takiego z górnej półki, czyli nie wiem, śmierć choćby kogoś w rodzinie, jest czymś naprawdę dramatycznym, a druga osoba będzie się denerwować, że sąsiad wychodzi z psem i cały czas ten pies obsikuje mu balkon na przykład i to będzie dla niego też dramatyczne, bo on mu tyle razy mówił, że on mu nie obsikiwał balkonu, a on cały czas to samo i to jest dla niego, to jest ten jego dramat. Albo, że coś dzieje się mniej więcej z takiego cyklu, który my uznaliśmy, że to jest, no co to jest za sprawa, to jest, no, to tak naprawdę nic nie jest. Ale dla tego człowieka to jest dramatyczne. Dlatego zauważmy, że to nie to, co nas otacza, nie to, co się dzieje na zewnątrz, co nas spotyka, ma na nas wpływ, ale nasza interpretacja tego. Czyli to, jak my subiektywnie odbieramy dane wydarzenia. Teraz wyobraźcie sobie, że idziemy do kina i oglądamy film i jest tam 100 osób i jak wychodząc z kina, każdy ma inne zdanie na temat tego filmu. Czyli mamy, każdy ma własną interpretację. To niekoniecznie to, co się wydarza, ma na nas wpływ taki obiektywny, bo nie istnieje coś takiego jak obiektywizm. Każdy ma subiektywne widzenie świata. A zatem wracając do tych cech konfliktu biologicznego, dramatyczny, dla nas dramatyczny, nagły, to musi być coś, do czego mózg nie był w stanie się przygotować. To jest coś nagłego, coś niespodziewanego, coś takiego, przed czym nie mogliśmy się wcześniej uchronić. Trzeci punkt to przeżywany w izolacji, czyli przeżywany w samotności.
nie mamy komu o tym powiedzieć, jesteśmy samotni, mamy takie poczucie takiego wyobcowania, mamy takie poczucie takiej totalnej samotności, że my sami jesteśmy z tym naszym wewnętrznym sekretem i nie mamy komu o tym powiedzieć. To jest bardzo ważne, w ogóle werbalizacja, słuchajcie, wypowiedzenie czegoś jest niezwykle ważne i nawet jeżeli my nie mamy komu o tym powiedzieć, to napiszmy list, napiszmy to na kartce, dlatego że wtedy mózg biologiczny wie, że jego pani czy jego pan wie i już nie musi się tą sprawą zajmować, nie musi tego konfliktu ciągnąć. Więc jeśli nie mamy takiego powiernika, jeśli nie mamy przyjaciółki, przyjaciela, to umówmy się chociaż na jedną godzinę, na jedną sesję do terapeuty. Kiedyś taką funkcję pełnili nieświadomie zupełnie spowiednicy, kiedy ludzie szli do spowiedzi, opowiadali o swoich wewnętrznych dylematach, to w taki czy inny sposób pozbywali się tego ciężaru, który w sobie noszą. A zatem ta izolacja to jest ważne. I kolejny punkt to jest taki, że to jest dla nas nie do zaakceptowania. Czyli to jest takie poczucie, że to jest taka sprawa, nad którą której ja w ogóle nie mogę zrozumieć, nie mogę jej pojąć. To w ogóle ludzie tak nie robią, to takie rzeczy się nie dzieją w świecie. To jest bardzo, bardzo ważne, że to jest taki punkt braku naszego zrozumienia dla tego, co się wydarza. I piątą cechą konfliktu biologicznego to jest to, że nie znajdujemy w tym momencie żadnego rozwiązania. Znaczy kompletnie nie wiemy, co mamy z tym zrobić. I teraz możecie sobie zrobić to taką własną pracę, napisać sobie na kartce raz w tygodniu, czy raz na jakiś tam czas, kiedy będziecie mieli wolną chwilę, żeby sobie spisać na kartce rzeczy, które was dręczą, które was denerwują, które są dla was męczące, trudne. I przyłóżcie sobie do tego wzoru właśnie, do tych pięciu punktów cech konfliktu biologicznego, ten wasz konflikt i zobaczcie, czy on spełnia te kryteria. Czy to jest dla was dramatyczne? Czy to się stało nagle i nie mogliście się do tego przygotować? Tutaj jeszcze taka uwaga, że coś, co jest nagle, to jest taka główna przyczyna, ale jeszcze są konflikty, które ciągną się przez całe lata, jak gdyby ciągną się bardzo długo. One może nie są nagłe, ale są na tyle intensywne, jak gdyby rozłożone w czasie, że one również jak gdyby podlegają pod to kryterium pięciu cech konfliktu biologicznego. I zobaczcie sobie właśnie, czy to jest dramatyczne, czy to jest nagłe, czy nie macie rozwiązania, czy dusicie to w sobie, czy nie wypuszczacie tego z siebie w jakikolwiek sposób. To wszystko może po jakimś czasie pojawić się na ciele, w okresie zmiana taka biologiczna. Czy ktoś chciał zapytać o coś? Bo ktoś rękę podnosił. Okej. Jakbyście czegoś nie rozumieli, to mówcie, zapytajcie, to ja powtórzę, bo rozumiem, że to może być też nie zawsze takie oczywiste. A zatem jak sobie sprawdzicie w takim własnym wewnętrznym, takim egzaminie wewnętrznym, to zobaczycie, że ta sprawa faktycznie jak gdyby pasuje do tych pięciu punktów konfliktu biologicznego i w związku z tym muszę się tym zająć, bo inaczej za jakiś czas być może ta moja psychiczna emocja, czyli to, co przeżywam na razie na poziomie psychiki, pojawi się na ciele i lepiej się zająć tym teraz. Czyli świadomie rozwiązać ten konflikt. Możemy go rozwiązać na dwa sposoby. Możemy to zrobić w sposób taki realny, konkretny, czyli podjąć konkretne działania. Nie wiem, powiedzmy, że pracujemy w miejscu, w firmie, gdzie jesteśmy cały czas szykanowani, gdzie jesteśmy niedoceniani, gdzie czujemy się poniżani, gdzie jesteśmy mobbingowani. I teraz albo zaciśniemy zęby i będziemy dalej tam pracować, albo po prostu postanowimy, że trudno, nie ma pracy na rynku, ale ja tego nie zniosę, nie wytrzymam tego dłużej, odchodzę stąd i nie będę podlegał temu wszystkiemu, co się tam dzieje, czy podlegała. Ale możemy też zaakceptować ten fakt, czyli cokolwiek się dzieje w naszym życiu, możemy to zrobić z poziomu wyższego, czyli z poziomu takiej akceptacji tego, że tak właśnie jest, że no, tak się sprawy mają, ale ja się nie będę w to wdawać, nie będę jak gdyby uczestniczyć emocjonalnie w tym. Jak gdyby samo wyjście poza ten poziom sprawia, że ten konflikt przestaje nas dotykać i przestaje mieć na nas wpływ.
Żeby to lepiej zrozumieć, tak sobie myślę, że dobrze byłoby, żebym mogła opowiedzieć o 5 prawach natury, ponieważ to jest te 5 praw, które zawiadują naszym życiem i odkrywca dr Hammer gdyby, no, zrobił wszystko, żeby ludzie mogli przekładać to na własne codzienne zmagania, troski, choroby itd. I chyba nigdy nie za dużo, żeby o tym opowiedzieć. Dlatego króciutko o 5 prawach natury właśnie. Bo to jest co innego niż 5 cech konfliktu biologicznego, co często jest mylone. A zatem te prawa natury, bo według nich żyjemy i są one dla nas jak gdyby, no, kluczowe do naszego funkcjonowania, są takie. Więc to pierwsze prawo natury to jest prawo, gdzie każda choroba zaczyna się wstrząsem emocjonalnym, czyli jakimś dramatem naszym wewnętrznym, czyli jakąś trudną sprawą. Drugi punkt, czyli drugie prawo natury, mówi o tym, że każda choroba, ale to naprawdę każda, jest dwufazowa, czyli pojawia się jak gdyby faza aktywności chorobowej, w której my w ogóle nie widzimy, że jesteśmy chorzy, dlatego że nic się nie objawia na ciele, wszystko jest tylko na poziomie psychiki. I później faza zdrowienia. Medycyna nazywa obie te fazy sympatykotonią i wagotonią. Możemy rozróżnić, że jesteśmy w jednej lub drugiej fazie poprzez nasze obserwacje siebie. Na przykład w sympatykotonii, czyli w tej fazie zimna, nie mamy objawów na ciele, ale mamy zimne ręce, zimne stopy, cierpimy na bezsenność, nie chce nam się jeść, nie mamy kompletnie apetytu i cały czas zasypiamy i budzimy się z tą myślą, która nie daje nam spokoju. Bez przerwy o tym myślimy, ona jest cały czas z tyłu głowy. Kiedy rozwiązujemy to w sposób świadomy, czyli poprzez naszą decyzję, albo niekoniecznie świadomy, możemy też w sposób, coś się takiego zadziewa w świecie, że to się załatwia za nas, jak gdyby, i oddychamy z ulgą, bo wchodzimy w fazę zdrowienia. W fazie zdrowienia, w wagotonii, mamy ciepłe ręce, ciepłe stopy, zaczynamy być głodni, chce nam się spać. Jak gdyby ta emocja schodzi z tego poziomu psychicznego na ciało. I wtedy możemy zauważyć, że mamy gorączkę, mamy opukliznę, zaczerwienienie, boli nas jakieś miejsce, mamy stan zapalny. A stan zapalny zawsze jest fazą zdrowienia. Zawsze. I ból przeważnie też jest zawsze objawem fazy zdrowienia. Tylko że jak nas boli i mamy gorączkę, i mamy zaczerwienienie, i mamy problem z sobą w takim sensie, to idziemy do lekarza, który stwierdza chorobę i zapisuje nam na przykład antybiotyk, który zaburza już totalnie cały ten proces zdrowienia, bo my już jesteśmy wtedy w zdrowieniu, tylko jeszcze tego nie wiemy. To jest ten drugi punkt mówiący o tym, że każda choroba dzieli się na dwie fazy i to jest naprawdę każda choroba. To niekoniecznie jest tylko rak, bo dr Hammer, który na początku odkrył te zależności, myślał, że to pierwsze, że to prawo, które nazwał żelazną regułą raka, dotyczy tylko chorób nowotworowych, ale to dotyczy tak naprawdę wszystkich chorób. Nawet katar, słuchajcie, katar jest fazą zdrowienia, konfliktu, coś mi śmierdzi i coś mi nie pasuje, czegoś nie mogę wywąchać. Wiecie, to jest bardzo archaiczny konflikt ludzi, którzy kiedyś mieszkali w bardzo ciasnych miejscach, jaskiniach, gdzie nie mogli wyjść z tego. Właśnie my to wszystko ciągniemy przez te miliony lat ewolucji. Gdzie to się podziało? Przecież nie byliśmy się w stanie tego pozbyć. To jest wszystko wpisane w nasze ciała. To, że my jesteśmy cywilizacją, która robi różne rzeczy, ma spieniacze do mleka, wiecie, kostki Rubika i tak dalej, lata w kosmos, to wcale nie znaczy, że my przestaliśmy być zwierzętami. Biologicznie jesteśmy ciągle zwierzętami i mamy ciągle wpisane w nasze ciała te tak zwane prymitywne, oczywiście nie w sposób pejoratywny, ale mówię tutaj o archaicznych programach. Więc jeżeli my świadomie nad czymś nie panujemy, no to mózg biologiczny, który tym zarządza, to on sobie już z tym poradzi na swój własny sposób. I jeszcze powiem ciekawą rzecz, że mózg tak naprawdę, on tak samo reaguje na rzeczy realne, rzeczywiste, jak i na symboliczne, wirtualne czy wyobrażone. Czasem wystarczy jedna myśl. Znam osobę, która poprzez jedną myśl potrafi podnieść sobie ciśnienie do 200. I natychmiast, kiedy ta myśl opada, opada mu ciśnienie. Jest... Nie, no akurat nie teściowa, ale całkiem blisko. Więc to są takie sytuacje, które mówią nam o tym, że my
jak gdyby mentalnie panujemy nad wszystkim, że wszystko zaczyna się od psychiki, że wszystko zaczyna się od tego świata emocji i tutaj powinno się zakończyć. Czyli jeżeli ten proces uruchamia się z psychiki, czyli co, ja się czymś denerwuję, ja się czymś stresuję, ja o czymś myślę, no to do mnie tak naprawdę należy przyjrzenie się temu i zastanowienie, czy ja naprawdę muszę się tym aż tak przejmować. Czy to naprawdę jest aż tak ciężkie i tak trudne? Jak ja mogę to rozwiązać? Jak mogę się z tego uwolnić? I teraz, tak jak wspomniałam o tym, że to jest symboliczne, wirtualne, wyobrażone, to opowiem Wam króciutką historię lekarza, który miał uczulenie na róże. Takie kwiaty róże. I wszyscy wiedzieli, żeby... I to jest prawdziwa historia. Wszyscy wiedzieli, że on róży nigdy nie może dostać, że nie może mieć róży w ogródku i nawet sąsiedzi chcieli zadbać o tego lekarza, bo tak go lubili. Wiecie, zawsze lekarza dobrze mieć jest w sąsiedztwie. Więc nikt tam nie sadził róż, ale pewnego razu on przyszedł do domu, nie było żony, nie było nikogo, pusto w domu i nagle zobaczył w przedpokoju, że stoi ogromny kosz róż. Natychmiast palpitacja serca, natychmiast poczucie, że zaraz głowę mu rozsadzi, pojechał do swojego szpitala, dostał leki odczulające, bo było z nim naprawdę źle. I żona szuka go, dzwoni i pyta, gdzie ty jesteś? A on mówi, to jestem w szpitalu, ty wiesz, mało nie umarłem. Kto te róże wstawił tam w przedpokoju? Kochani, ale te róże były sztuczne. Więc to były sztuczne róże, na które on zareagował w taki sam sposób. I teraz każdy z Was, gdybyśmy sobie wyobrazili, że mamy cytrynę na języku, to nasze ślinianki zaczynają pracować. Zobaczcie, jaką my mamy nieprawdopodobną władzę nad sobą. Władzę, którą możemy w taki cudowny sposób wykorzystać. A naukowcy udowodnili, że ludzie 94% swoich myśli poświęcają myślom negatywnym. No to zobaczcie, no to jak ma wyglądać ten świat, jak mamy my najpierw wyglądać, bo my jesteśmy jego częścią, jesteśmy jego składową. I my go tworzymy. Więc zacząć od własnych myśli, zobaczyć, o czym my tak naprawdę myślimy, czego my się boimy, czego my się, co jest dla nas stresujące. I idąc tym tropem, jak gdyby takiego odwracania z powrotem tej nitki do tyłu, zobaczyć, gdzie leży ta przyczyna, gdzie jest to źródło, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Ludzie, my sobie bardzo rzadko zadajemy takie pytania. Nie mówię, że wy, bo ja już jesteście tutaj z wiadomych powodów, ale generalnie ludzie, czy my się zastanawiamy nad tym, co nam jest, o co tak naprawdę chodzi. Tak rzadko mamy na to czas. I to jest właśnie ten ważny moment, żeby usiąść z tymi 5 cechami konfliktu biologicznego wypisanymi, i zobaczyć sobie, czy to, że na przykład teściowa mi przyjeżdża co tam, co drugi tydzień i mi przestawia w szafce wszystkie rzeczy, przestawia mi szklanki, czy tam garnki. Mówi, kochanie, wiesz, w tej szaferce, co tutaj te garnki, to one nie będą, tutaj ci nie pasują, nie możesz domknąć tego, no nie, a tu będzie ci lepiej. Albo na przykład, że ktoś ci przestawia jakieś inne rzeczy, które ty sobie ułożyłaś w taki określony sposób, ale ten ktoś jest dla ciebie ważny, nie chcesz mu robić przykrości, nie chcesz awantury, więc dusisz to w sobie, nie mówisz nic. Dr Gilbert Reno często mówił, tylko mili ludzie mają kłopoty. Więc zauważcie, że niepowiedzenie tego, niewypowiedzenie tego, tego co czujemy, no potem mści się na nas, w cudzysłowie oczywiście, bo nosimy to na własnym ciele. I tak jak na przykład ta teściowa, która wyjeżdża, to my zagryzamy zęby, bo ktoś wszedł na nasze terytorium i przestawiał nasze rzeczy, ale kiedy teściowa wyjeżdża, oddychamy z ulgą i co mamy? Zapalenie pęcherza moczowego, bo pęcherz moczowy mówi o oznaczaniu naszego terytorium. Jak wspomniałam wcześniej, na poziomie biologii wciąż jesteśmy zwierzętami. Zobaczcie, co pies czy kot robi, jak oznacza swoje terytorium, że to jest jego, to należy do niego. I tak samo my robimy, tylko w sposób, no jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, no nie będziemy obsikiwać sobie mieszkania. W związku z tym, ale na poziomie psychiki, nasz pęcherz moczowy, będę mówiła to w dalszej części wykładu, jest zbudowany z tkanki typu ektoderma, która w fazie aktywnej, pamiętacie, że każda choroba dzieli się na 2 fazy, a faza aktywna i naprawcza. W fazie aktywnej ektoderma to jest tkanka, która się zmniejsza, redukuje, której ubywa, więc ona musi się naprawić w drugiej tej części, a naprawia się w stanie zapalnym. I dlatego mamy zapalenie pęcherza. I teraz przypomnijcie sobie takie historie z waszego życia, kiedy wy mieliście właśnie, że ktoś wszedł na wasze terytorium, to niekoniecznie musi być terytorium takie, że to jest nasze mieszkanie. To może być nasze terytorium intelektualne. Wtedy dotknięte są bardziej miedniczki nerkowe.
ale to też jest ektoderma i mówi to o naszym takim konflikcie, że ktoś nam ukradł jakiś pomysł, sposób, który wymyśliliśmy, że my nad tym pomysłem pracowaliśmy, a ktoś go w taki sposób podstępny zabrał i przedstawił jako własny. Ja sama we własnym życiu doświadczyłam stanu zapalnego miedniczek nerkowych i powiem Wam, że po latach dopiero zrozumiałam, dlaczego tak się stało, o co to w ogóle chodziło. Bo to była właśnie bardzo podobna sytuacja, kiedy ja wymyśliłam cykl tekstów, ponieważ też zajmuję się pisaniem, byłam dziennikarką, który ktoś usłyszał, jak ja o tym mówię i mi go zabrał. Kończymy na razie pierwszy odcinek, serdecznie zapraszamy na drugi już niebawem.